Apel rozpoczął się odegraniem hymnu narodowego. Na uroczystość przybyli parlamentarzyści, przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji, władz powiatowych i gminnych oraz innych służb i instytucji. Policjanci otrzymali życzenia i podziękowania za trudną i ofiarną pracę. Policjant to zawód szczególny, nieporównywalny z innymi profesjami. Nawet wtedy, gdy zdejmiemy mundur, nie przestajemy być na służbie. Jesteśmy zawsze zobowiązani do reakcji na łamanie prawa oraz doniesienia pomocy tym, którzy jej od nas oczekują. Powodowany jednak niepokojem o stan bezpieczeństwa obywateli naszego powiatu, zwłaszcza w obliczu ostatnich tragicznych wydarzeń, które miały miejsce dnia 25 czerwca 2009 roku, kiedy to powiat nawiedziła powódź, chcę i mam zaszczyt przekazać w imieniu władz samorządowych i swoim własnym wszystkim policjantkom i policjantom słowa najwyższego szacunku i uznania. Jesteście, panie i panowie, coraz bardziej profesjonalni i coraz skuteczniejsi. Przejmujecie inicjatywę w walce z przestępczością. Cieszycie się zaufaniem opinii publicznej i uznaniem społeczności za służbę w obronie porządku publicznego. Wielu funkcjonariuszy otrzymało nagrody i awanse na wyższe stopnie. Podczas tej uroczystości policjanci przyjmowali nominacje na wyższe stopnie policyjne oraz nagrody. Na wyższy stopień policyjny awansował komendant powiatowy Policji w Ropczycach, młodszy inspektor Robert Pastuła. Awanse na wyższe stopnie otrzymało również 24 innych policjantów z naszego powiatu. Jednocześnie dwóch z naszych funkcjonariuszy otrzymało nagrody podkarpackiego komendanta wojewódzkiego. W tym samym czasie w Warszawie jeden z naszych kolegów, podkomisarz Józef Woźny, odbierał nominację na pierwszy stopień oficerski, którą to nominację podpisał prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Podczas naszych ropczyckich uroczystości policjanci otrzymali również nagrody komendanta powiatowego. Komendant wyróżnił prawie wszystkich policjantów nagrodami finansowymi, a 30 stróży prawa otrzymało dodatkowe nagrody w postaci dwudniowego urlopu za postawę, która była godna uznania podczas akcji Powódź 2009, kiedy to podtopione zostały Ropczyce oraz okoliczne gminy. Jeszcze przed rozpoczęciem oficjalnych uroczystości na placu przy komendzie, Ropczycy komendanci udali się do domu jednego z naszych kolegów, który po bardzo ciężkiej chorobie dochodzi do siebie. Życzymy mu zdrowia, a komendanci wręczyli mu nominację na wyższy stopień policyjny. Praca w policji to ciągła służba. Jak pokazują statystyki, zaufanie do służb mundurowych nieustannie wzrasta.